Dzisiaj ja mam ten przywilej powiedzieć wam o tym, jak spotkałam Jezusa w moim życiu. Nie było to ani dawno, dawno, zaledwie parę lat temu. Choć dzisiaj wiem, że te 30 parę lat, które przeżyłam bez Niego, to tak jak w takiej chrześcijańskiej piosence, ten czas bez Niego to stracone lata. Jestem bardzo świadoma tych słów, które mówię, że ten czas przeżyty bez Jezusa, bez Boga w moim życiu, nie był czasem jakiejkolwiek pełni. Jezus nie przyszedł do mnie w moim życiu, a nie przyszłam do Niego w momencie, w którym byłam w jakimś bardzo trudnym miejscu w moim życiu. Ja mogę powiedzieć, że z takiego światowego punktu widzenia ja naprawdę miałam dobre życie. Ja nie wychowałam się w patologii. Mi się źle nie żyło. Nie brakowało mi z takiego punktu widzenia świata niczego. Przynajmniej dla mnie było wystarczy. Mi wystarczało. Mi było dość dobrze. Tylko, że tak naprawdę w głębi swojego serca ja wiedziałam, co tam jest, tak? Ja wiedziałam, jakie ja mam lęki. Ja wiedziałam, czego się obawiam. Miałam dwoje dzieci, męża. Szczęśliwe z pozoru życie, tak? Dla wielu ludzi z zewnątrz wydawało się, że mam idealne życie. Nawet podejrzewam, że były takie osoby, które mówiły, tobie jest łatwiej, zazdroszczę tobie, tak? Ale ja wewnątrz siebie czułam pustkę tak naprawdę. Patrzyłam na swoje życie i mówiłam, porównując się z innymi, mam dobrze, ale wewnątrz siebie wiedziałam, że jest pusto, że tam nie ma żadnej głębi, tam nie ma czegoś, co mnie wypełnia. I w tym miejscu swojego życia, gdzie z pozoru według standardu tego świata było dobrze, poznałam Jezusa. Wielu ludzi, których znałam, przychodzili w olbrzymiej potrzebie. Ja przyszłam, patrząc na swoje życie i mówiąc, Boże, według standardu tego świata niby dobre życie, tak? Ale w głębi siadam i się zastanawiam, mówię, co będzie, gdy będę miała 60 lat, spojrzę wstecz i powiem, to tylko tyle? To o to chodziło? To o to chodziło, żeby każdy kolejny rok i dzień był do siebie podobny? W głębi siebie gdzieś ja się tego w ogóle bałam. Bałam się, co stanie się, gdy tak przeżyję i spojrzę wstecz za siebie, i tam będzie tylko taka pustka tak naprawdę. Żadnych takich ważnych, tak naprawdę wielkich wspomnień. Dwoje dzieci, małżeństwo, przeżyte w miarę dobrze życie, tak jak dużo ludzi na tym świecie. Usłyszałam Ewangelię o Jezusie, oddałam Mu swoje życie. Ja podjęłam decyzję, że ja oddam Mu swoje życie. I oddałam Mu swoje życie. Nie do końca w ogóle wiedziałam, jak wygląda życie z Jezusem. W zasadzie w ogóle nie wiedziałam. Nie wiedziałam w ogóle, jak będzie dalej wyglądało moje życie. Wiedziałam tylko, że to jest dobre i wspaniałe żyć z Jezusem. Że doświadczam czegoś, że przybliżyło się do mnie Królestwo. Ja zobaczyłam, że przybliżyło się do mnie Królestwo. I ja mam możliwość dołączyć do tego Królestwa. I podjęłam tą decyzję, że ja chcę dołączyć do tego Królestwa. Przyjąłam w tym momencie Jezusa jako Zbawiciela do swojego życia. Zrozumiałam, że poza tym życiem tutaj na ziemi będę miała teraz coś więcej, że gdy umrę tutaj tylko w ciele, to będę żyć, że pójdę do nieba. Ja przestałam się bać śmierci, ja w ogóle przestałam się obawiać tego, co będzie dalej, bo ja wiedziałam, że będzie dalej i będzie więcej. Pamiętam, jak leciałam z mężem samolotem, spojrzałam przez okno i mówię, Boże, gdyby nawet ten samolot spadł i gdybym tutaj skończyła to moje życie w ciele, to ja wiem w ogóle, co będzie dalej. Ja się w ogóle nie boję. Ja w ogóle się nie boję o moje dzieci, bo ja wiem, że one są bezpieczne, bo są z Tobą, Ty o nie dbasz, a ja w ogóle wiem, co będzie dalej. Ja w ogóle wiem, że ja wszystkich spotkam tam, tych wszystkich, którzy żyją z Jezusem. Wiem, że nie jestem z tego świata. Kiedyś zawołałam do Boga, mówię, Boże, pokaż mi, co to znaczy, że ja nie jestem z tego świata. I leżałam obok mojej córeczki i zaczęłam tak bardzo tęsknić do nieba, zaczęłam słyszeć ich głosy tam i rozumieć, że oni są moją rodziną. Ja zaczęłam tak bardzo tęsknić, że gdyby Bóg powiedział, chodź Lida, to bym poszła. Zrozumiałam, że naprawdę nie jestem z tego świata i że mam tam życie, że jestem tutaj chwilowo, na jakiś tylko etap. Później usłyszałam o tym, że mogę uczynić Boga moim Panem. W ogóle na początku miałam problem, żeby powiedzieć o Bogu Pan. Wszyscy mówili Pan, Pan, czytałam Pan, a mi było trudno. Mi to słowo Pan to grzęzło gdzieś tutaj w gardle. Zastanawiałam się tak naprawdę, w czym ja mam problem, tak? Obawiałam się tego, że jeśli Pan, to ja już być może niewolnik, tak? Takie troszeczkę było moje też poznanie. Ale później zaczęłam się dowiadywać więcej i więcej. Zrozumiałam, że uczynienie Go Panem mojego życia to
to będzie coś najwspanialszego i najlepszego, czego ja mogę doświadczyć. I zapragnę tego, żeby on stał się panem mojego życia, czyli tym, za którym ja będę szła i on będzie mi wskazywał, którędy mam iść. I że to, ten jego plan do mojego życia, to, co on wskaże, będzie o wiele lepsze niż to, co ja sama wymyślę dla siebie. Że ja nie jestem w stanie dokonać żadnego wyboru, który byłby na tyle dobry, niż ten, który wskaże mi on. Zrozumiałam, że ten Pan to jest ten, który patrzy na mnie z miłością, który trzyma mnie w swojej dłoni. I zapragnęłam tego, żeby on się stał Panem w każdej dziedzinie mojego życia, bo zrozumiałam, że w każdej dziedzinie, w której uczynię go Panem w moim życiu, to ta dziedzina zbliży się do nieba, to ta dziedzina będzie tą, w której on kieruje. I choć do dzisiaj jestem przeświadczona, że są jeszcze jest wiele takich miejsc w moim życiu, w którym on nie jest do końca Panem, to wiem, że jest mistrzem, tak jak śpiewaliśmy, jest królem i może wszystko. I wiem, że on się stanie stopniowo Panem, ja się uświęcę, uświęcę te dziedziny życia i on się stanie, bo takie jest moje pragnienie, tak? On się stanie Panem w moim życiu. Ja będę dążyła i szła za nim i dążyła do tego, żeby tak było, bo wiem, że to jest najlepsze, co mnie może spotkać, najlepsze, co może spotkać moje życie, ażeby uczynić go Panem w każdej jednej dziedzinie, żeby jego plan, jego panowanie królowało w każdej dziedzinie mojego życia. Ja miałam wiele takich miejsc w swoim życiu, w którym ja sobie sama królowałam. I wiele takich spraw, których gdzieś, takich uczuć, takich miejsc, których nawet gdzieś na dnie swojego serca, nie do końca nawet przed sobą, chciałam się przyznać, że one nie działają, tak? Że nie trzymają królewskiego stylu i standardu. Na pewno jednym z takich miejsc to było olbrzymie odrzucenie, które było w moim życiu. Z pozoru rzecz zupełnie niezauważalna. Niektórym z was nawet nieraz jak powiedziałam, że w moim życiu bardzo mocno gościło odrzucenie, to niektórzy mówią, Julita, w twoim? Niemożliwe. Tak w moim, tak? Dla wielu innych z kolei było to bardzo na pewno czytelne. To była i niewiara w siebie, i chęć bycia docenionym, i niespełniona ambicja. I pewnie te lata, które też spędziłam z dziećmi w domu, a myślałam, że będę w jakiś sposób realizowała się i żyła inaczej. I ten standard tego świata, że tak trzeba, a nie inaczej, że trzeba siebie wywyższyć i zaprezentować. I to gdzieś przyszło do mnie, tak? I we mnie się pojawiło olbrzymie odrzucenie. Też pewnie to, że nie poznałam takiego prawdziwego standardu ojcostwa. Bóg jest dawcą ojcostwa, tak? Od Niego ojcostwo na ziemi bierze swoje imię. Moja rodzina nie jest nawrócona, więc tego standardu Bożego ojcostwa mi nie pokazano, tak? Ja go nie poznałam. I do mojego życia przyszło odrzucenie. Przyszła niewiara w siebie. W ślad za tym przyszło również to, że zazdrościłam innym, tak? Nawet już jako osoba nawrócona, wiedziałam, że inni są bliżej Boga, więc im zazdrościłam. Wiedziałam, że więcej im się udaje, więc im zazdrościłam. Zastanawiałam się, dlaczego mi się nie udaje, tak? Ale patrząc na nich, tak naprawdę im zazdrościłam. Nie życzyłam im źle, ale we mnie była zazdrość, tak? Być może też jakiś rodzaj zawiści. I wtedy zrozumiałam, że Jezus jest dla mnie Zbawicielem, ale nie tylko tak, jak rozumiałam Go dotąd, że dał mi to życie wieczne i że nie umrę, ale będę żyć, ale że to jest dla mnie coś więcej, że On mnie zbawił, czyli uratował mnie też tutaj na ziemi. Amen. Do tego, żebym mogła żyć zupełnie innym życiem tutaj na ziemi. Że On mnie uratował tak naprawdę też tutaj na ziemi przed samą sobą. Amen. Że te wszystkie rzeczy, które ja do siebie przyjęłam, to wszystko mogę złożyć na Niego i to odejdzie, tak? I to zostanie zabrane, bo to się dla mnie wykonało na krzyżu. Ten ratunek przede mnie samą. Ja powiedziałam, że ja chcę to u siebie ukrzyżować tam na krzyżu, tak? I w ogóle ja tam nie zmartwychwstałam, tylko zmartwychwstałeś tam Ty. Ty tam zmartwychwstałeś, Twoją pełnią, Jezu. Ja tam zostałam, tak? I chcę zmartwychwstać w Tobie. Już nie taka, nie z tym wszystkim, co wzięłam, tylko w Tobie. I wiem, że to się we mnie dokonało, że Jezus uratował mnie również przede mną samą i przed tym wszystkim, tym całym światem, który ja wziąłam do siebie, a który mnie zatrzymywał i pozwalał mi iść naprzód.
Ja nie powiem, że do mnie nie przychodzą nieraz jakieś uczucia, tak? Że nie przychodzi, zobacz, a ten czy tamten, a tamtemu się udaje, a ty. Ale ja nauczyłam się to odsuwać od siebie. Mówię, Boże, ja tego nie chcę, tak? Nie chcę. Uratowałeś mnie przed tym. Mnie to nie pcha do przodu, mnie to zatrzymuje. To był olbrzymi krok w moim życiu w ogóle, kiedy ja zrozumiałam, że daje mu się, że ja chcę dać mu się uratować przede mną samą. Przede mną samą, bo ja sama dla siebie byłam przeszkodą w wielu miejscach, żeby zrobić krok naprzód. I to było dla mnie bardzo potrzebne, że dałam mu się uratować, uczyniłam go zbawicielem przede mną samą, przed moją duszą, moją psychiką i wieloma takimi niedostatkami, które były. Później, stopniowo idąc, słyszałam, jak wszyscy mówią ojciec. Wcześniej też słyszałam ojciec, ja też mówiłam, że Bóg to ojciec. Ale ja wiem dzisiaj, że to była taka religia w moim życiu. Wszyscy mówili, ja się też tak nauczyłam mówić, Bóg ojciec, ojciec. Naprawdę w głębi mojego serca wtedy niewiele za tym szło, bo ja w ogóle tego nie rozumiałam. Nie poznałam ojcostwa, nie potrafiłam spojrzeć również na Boga jako ojca. W ogóle nie potrafiłam sobie do końca wyobrazić, co to znaczy, że On jest ojcem. Pamiętam, jak byliśmy na konferencji w Kijowie i tam usługujący mówił o tym, że on poznał Boga jako ojca i płakał. Ja patrzyłam na niego, część osób mówiła o tym, że to wspaniałe przesłanie, to co on głosił. Część patrzyła i mówiła, że nie rozumieją. Ja patrzyłam na niego i mówiłam, myślałam sobie, Boże, przecież ja w ogóle nie wiem, o czym on mówi. Ja w ogóle nie znam Cię takiego, jakiego on Cię tutaj przedstawia. Mówię, w ogóle jakbym mówiła o jakiejś innej osobie. Nie miałam zielonego pojęcia o Bogu jako ojcu. Popatrzyłam wtedy i mówię, Boże, ja chcę Ciebie poznać jako ojca. Skoro to jest takie ważne, to ja chcę poznać Ciebie, Boże, jako ojca. Jako tego prawdziwego ojca, który daje to ojcostwo, daje tą miłość, daje tą nam siłę do zwycięstwa. Mówię, ja chcę Cię poznać tak, jak ci, którzy poznali Cię jako ojca. Ja w ogóle podjęłam taką decyzję, że ja będę tego szukać, że ja się dowiem, że ja to będę zgłębiać i że poznam go jako ojca. I myślałam, że to będzie taki miód w moim życiu, że Bóg przyjdzie jako taki ojciec i wyleje tą swoją miłość na moje życie, przykleje mi taki plaster z miodu na serce i w ogóle będzie już tylko cudownie i wspaniale. Tak myślałam, tak? Że weźmie mnie na kolana, buziaka, pogłaszcze. I tak się nie stało, słuchajcie. Im bardziej wołałam, żeby Bóg przyszedł do mnie jako ojciec, że chcę Go poznać jako ojca, tym zupełnie inaczej to wyglądało. I zrozumiałam, dlaczego tak się stało. Bóg przyszedł do mnie jako ojciec, ale nie z plastrem tylko, z miodem na moje serce, ale przyszedł do mnie jako prawdziwy ojciec, do miejsca potrzeby w moim życiu. Gdy ja w ogóle sama mam dzieci, gdy przychodzę do moich dzieci i jest jakiś problem, to ja przytulę, tak? Ale mówię, jak Ci pomóc? Jestem zainteresowana tym, żeby w ogóle pomóc im rozwiązać ten problem, żeby tego nie było, bo to wypchnie życie mojego dziecka do góry. I Bóg tak przyszedł do mnie, tak? Ja czekałam na miód, a On przyszedł do miejsca potrzeby. On mi pokazał jeszcze bardziej te potrzeby, te wszystkie rzeczy, które mi się wydawało nawet, że już nieraz załatwiłam gdzieś, nawet takie poukrywane gdzieś po zakamarkach duszy, albo jakieś mniej widoczne dla mnie, czy z które potrafiłam zepchnąć, żeby mi nie przeszkadzały. W momencie, gdy przyszedł ojciec i powiedział, jak Ci pomogę, tak? To wszystko wyszło do góry. Ja w ogóle, pojawiły się uczucia, których ja się w ogóle nie spodziewałam, że nawet są. W duszy zrobiło mi się, można powiedzieć, że nawet gorzej niż kiedykolwiek było. Mówię, Boże, szukam Ciebie jako ojca, a jest mi gorzej. Wszystkie rzeczy powyłaziły w ogóle, które w ogóle myślałam, że nie wyłażą, że da się je jakoś tam, może są załatwione, może da się je jakoś schować albo upchnąć, a wszystko wyszło do góry. Mówię, Boże, jest mi gorzej, w ogóle nie wiem, co się dzieje, mówię, nie wiem, wariuję, czy w ogóle o co chodzi. Mówię, pamiętam, kiedyś poszłam do garażu, bo to takie spokojne u nas miejsce w domu, gdzie dzieci nie biegają, usiadłam i płakałam, mówię, Boże, mówię, nie wiem, co robić, mówię, jest mi źle, w duszy jest mi źle. Wszystko wychodzi na wierzch. Niewielki z tym porządek, tak? Popłakałam sobie, wyszłam z tego garażu i słuchajcie, w tym garażu Bóg nie powiedział do mnie nic. Ja się spodziewałam, że On coś do mnie powie, ale nie powiedział do mnie nic. Później zrozumiałam, że ja po prostu
Tak jak dziecko, które, mając jakiś problem, przyszło mi tylko się przed nim wypłakałam, tak? I tak trwało to jeszcze przez parę miesięcy. Ja się zmagałam z tym, szukając go jako ojca. I bywały też takie momenty, pamiętam, jak kiedyś pracowałam pranie i prasowałam pranie, a łzy spływały mi, kapały na te pranie. Mówię, Boże, szukam Cię jako ojca, tak? A nie jest łatwiej. Nie jest łatwiej w moim życiu. Te wszystkie miejsca, które potrzebują Ciebie, wychodzą gdzieś do góry, tak? Nie jest mi wcale łatwiej. Ale stwierdziłam, że ja się nie poddam w tym, tak? Że skoro widziałam ludzi, którzy poznali Go jako Ojca i był to milowy krok w ich życiu, wchodzeniu z Bogiem, to stwierdziłam, że ja też poznam Cię jako Ojca, bo ja widzę, że to jest bardzo ważne, że dla tych wszystkich ludzi to było bardzo ważne, to było coś, co było trampoliną, która wypchała ich tutaj w życiu. I mówię, ja też Cię pragnę poznać i choć jest mi ciężko, choć wyłażą te wszystkie rzeczy, to wierzę w to, że chyba jest to po to, żebyśmy to załatwili, że przyszedłeś Ty, tak, do miejsca potrzeby w moim życiu, dlatego to wszystko stało się jawne. Załatwiamy razem te sprawy, tak? Ty mi pokazujesz, ja cierpię, płaczę, ale załatwiamy, tak? Po to, żeby już nigdy nie wyrazły. Pamiętam, jak jechałam samochodem, mówię, Boże, wracają niektóre rzeczy, tak? Wraca to odrzucenie, wraca to, że chciałabym być doceniona, tak? Że chciałabym być doceniona przez ludzi chyba, a nie przez Ciebie tak naprawdę, tak? Chciałabym chyba chwały tego świata, mówię, a nie Ciebie, tak? Mówię, a ja tego tak naprawdę nie chcę, mówię, chciałabym, żeby było tak, jak jest w Twoim standardzie, tak? Chciałabym z Tobą, chciałabym być przede wszystkim z Tobą. Pamiętam, że jechałam po dzieci do szkoły samochodem, a samochód to taka dla mnie dobra komora, bo tam jestem sama i nawet jak płyną łzy po twarzy, to w sumie nikt tego nie widzi, tak? A tak jechałam i te łzy spływały mi po twarzy. Mówię, Boże, mówię, nie jest mi łatwo, tak? Ciężko mi jest załatwić te wszystkie rzeczy. Mówię, szukam Cię nadal jako ojca. Mówię, i nie zrezygnuję, nie poddam się, tak? Chcę Cię znaleźć jako ojca do mojego życia. Mówię, jest to olbrzymia potrzeba, w której stoję. I Bóg wtedy do mnie powiedział dwa słowa, które tak często wypowiadamy, a które w tym momencie były dla mnie jak przełom. Powiedział do mnie tylko dwa słowa. Powiedział, umarłem za Ciebie. I ja w tym samochodzie, ja myślałam, że się tam rozkleję, tak? Usłyszałam, Jurita, umarłem za Ciebie. Za Ciebie umarłem. Umarłem za Ciebie. Powiedział to do mnie parę razy. Umarłem za Ciebie. I ja dalej jadąc tym samochodem zaczęłam rozważać, co to tak naprawdę dla mnie znaczy, że On umarł za mnie. Bo wielokrotnie mówiłam, Jezus za mnie umarł. Ale ja zaczęłam się zastanawiać, co to dla mnie znaczy, że On za mnie umarł. Sama mam dzieci. Zaczęłam to rozważać z każdej strony. Mówię, gdybym ja mogła oddać życie za to, żeby moje dzieci nigdy nie były w miejscu, w którym jest im trudno, żeby miały możliwość pokonać każdą trudność w swoim życiu, to ja bym chciała, żeby moje dzieci wzięły to dzieciństwo, tak? I poszły dalej. Żeby zrozumiały, jak to jest ważne i nigdy nie wracały do tego miejsca, w którym będą mówiły, że coś nie działa. Ja całą drogę jadąc słyszałam te słowa, umarłem za Ciebie. Weź to, umarłem za Ciebie. To wszystkiego, co będzie przychodziło do Twojego życia, co będzie próbowało wracać, a co nie będzie dobre i czego nie będziesz chciała, to zrozum, że ja za to umarłem. Bo ja umarłem za Ciebie. I ja to wzięłam, ja się tego uczepiłam w tym momencie. Ja to rozważyłam z każdej strony. Ja nawet na taki światowy sposób to rozważyłam, że gdybym ja zrobiła to dla moich dzieci, one by tylko nie wzięły, to nawet to wydawało mi się, że to jest po prostu niewdzięczne. Nie wziąć tego i nie wystartować z tego miejsca. Że ja w ogóle nie muszę być w jakimkolwiek złym miejscu, bo dla mnie ten nowy start, to nowe życie
jest dane. Wystarczy tylko, że to przyjmę, że to wezmę do siebie, że uwierzę w to. Ja w ogóle musiałam w to na nowo uwierzyć, że wystarczy, że jeżeli w to uwierzę, to wszystko naprawdę będzie możliwe. I ja wzięłam te słowo, ja w przysłowiowy sposób, ja je zjadłam wprost i przetrawiłam w sobie. Zrozumiałam, że on umarł za mnie. Mój ojciec powiedział do mnie, do jego dziecka, umarłem za ciebie, Julita, umarłem za ciebie. Po to, żebyś ty z tego pułapu wystartowała dalej i żebyś nigdy tamtego nie dotykała, tego, co cię zatrzymuje. I to był naprawdę olbrzymi, przełomowy krok w moim życiu, gdy ja przyjęłam Boga jako Ojca do swojego życia, który powiedział do mnie, umarłem za ciebie, Julita, umarłem za ciebie, idź żyj dalej, tak? Idź, bierz. I ja zbudowałam w sobie dalej, zaczęłam budować to synostwo, to bycie dzieckiem, tak? Ja zaczęłam to zgłębiać, zaczęłam tego szukać, co to znaczy, że ja jestem jego córką. Ja czytam pismo pod tym kątem, szukając tego, że on jest moim ojcem, a ja jestem jego dzieckiem. Ja nawet w momencie, w którym Bóg tworzył Adama i Ewę, patrzę, mówię, ojej, on się to zachowuje tutaj jako ojciec i tutaj jako ojciec. W każdym miejscu widzę go jako ojca. W każdym jednym miejscu widzę jego miłość. Ja cieszę się z tego synostwa. Ja rozważam w ogóle, co to jest. Ja w sobie to buduję. Buduję ciągle w sobie to poczucie jego ojcostwa i swojego synostwa. Ja dzisiaj wiem, że nie jestem z tego świata i że jestem królewną. Dla świata brzmi to bardzo dziwnie, ale dla mojego życia jest to wspaniałe, tak? Dzisiaj wiem, że na pewno będę szła za Jezusem dalej. Wiem również, że to jest wspaniała przyjaźń. Wiem, że moje życie w przyszłości jest pewnym... Tutaj dalej tak na ziemi jest dla mnie na razie dużą niewiadomą. Ja w ogóle nie wiem, co będzie za parę lat. Ale jest to dla mnie wspaniałe to, że ja nie wiem, bo ja kiedyś wszystko chciałam wiedzieć i chciałam mieć poukładane. Wiem, że będzie olbrzymią przygodą. Jezus jest moim przyjacielem, mam Ojca, mam kogoś, kto mnie zbawił, uratował przede mną samą. To jest najwspanialsze, co mnie w ogóle mogło spotkać w moim życiu tutaj na ziemi. Dlatego to taki zaszczyt, że mogę dla was o tym w ogóle powiedzieć. Amen. 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 Amen.